Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, dziś archiwalny czwartek i nie wiem, czy dacie wiarę, seria LEGO Indiana Jones pochodzi z 2008 roku. O, kawał czasu. Oczywiście całkiem niedawno mieliśmy coś w rodzaju remake'u, remiksu i to były fajne sety. Możecie je obejrzeć na moim kanale, ale co klimat tamtych lat, to jednak coś wyjątkowego. No, te zestawy są nie do podrobienia. Pamiętacie chociażby pościg w Wenecji albo inny pościg w Szanghaju? Całkiem interesujące propozycje. Mechaniczny rębacz, to też się wyróżniało, albo świątynia kryształowej czaszki. Ależ to było dobre. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się tym chyba najmniejszym secikiem. Zawiera 79 elementów. Wiele lat temu w Polsce kosztowało to pewnie między 40 a 50 zł. No tak, bo $10 za granicą. 3 minifigurki, mamy tutaj budkę, 2 motocykle, no i zobaczymy, jak to się prezentuje. Ten secik zakupiłem za 180 zł w strefie klocków. A dlaczego o tym mówię? No słuchajcie, już niedługo, bo 7 i 8 września 2024 we Wrocławiu spotykamy się na super evencie. On nosi nazwę Fajnie się składa. I słuchajcie, oprócz mnie, oprócz Brickfana, Klockozaura i kilku jeszcze twórców, zjedzie do nas sam poskładany i na dodatek będzie miał mini wystawę nawiązującą do jego konstrukcji. Ależ to dobrze obsadzony event. No i co? Z innych informacji jednodniowa wejściówka tylko dyszkę, więc raczej taniej nic nie znajdziecie. Zapraszamy do Wrocławia, a teraz zapraszam na recenzję i zobaczmy, jak to się wszystko zestarzało. Lećmy! No właśnie, i a propos tej strefy klocków, Marcin tam będzie, ja będę na jego stanowisku i będziemy rozprowadzać chociażby takie używane zestawy, masę pojedynczych elementów, a także przygotowaliśmy mystery boxy oraz specjalne zestawy szkolne. Nagram w międzyczasie pewnie na weekend osobny odcinek na ten temat. W każdym razie no jaram się. A czy będziemy się jarać tym zestawem? Zaraz zobaczymy. Będzie można porównać te stare figurki Johnego oraz jego ojca no do tych nowych, które wyszły w zasadzie chyba w zeszłym roku. Jakoś tak. Tutaj te minifigurki mamy. Okej, zostałem ostrzeżony, że trochę mogą latać ręce, ale to tylko temu żołnierzowi. No i zobaczcie, jest tutaj Indy, trochę tylko przetarte usta, ale jest ten charakterystyczny kapelutek. Dobrze to siedzi i zaraz to wszystko pomontuję. Chcecie speedbuild, czy raczej nie? A wiecie co? Chyba i tak zrobię, bo zestaw nie jest duży. Zerknijcie na te motocykle. Fajny temat. O, mamy to. Pozwólcie, że nieco zmienię ustawienie kamery i będziemy się przyglądać. To co już wiem, to całkiem ciekawie zaprojektowano to dodatkowe miejsce dla pasażera i można to podczepić praktycznie pod każdy motocykl. A może nie pod te najnowsze, ale trzeba się przyjrzeć, czy jest takie krzyżakowe wejście. Budowa tego zestawu nie zajęła więcej niż 5, no może 7 minut, tak to się prezentuje i chodzi głównie o minifigurki, no i motocykle, bo trochę jestem rozczarowany tą budką, sami zerknijcie, no ja wiem o co tu chodzi, o możliwość takiego przejazdu, żeby to wszystko zdemolować, żeby wywrócić te skrzynie i swoją drogą coś tutaj w środku mogłoby być. Zerknijcie, bardzo smutno to wygląda, to znaczy doceniam ten daszek, jest jakieś okienko, ale namiastka biurka czy coś takiego tutaj moglibyśmy znaleźć i wtedy byłoby znacznie bawialniej. No ale cóż, to co, przejdźmy do minifigurek, bo one są chyba tutaj najistotniejsze. Zerknijcie jednak, jak prezentuje się to miejsce dla pasażera. No, myślę, że warto zebrać te elementy, na przykład spowolnić speedbuild, żeby zobaczyć, co tam dokładnie potrzebujemy, albo ściągnąć cyfrową instrukcję i zbudować sobie taką tutaj doczepkę do motocykla z LEGO City, bo to też bardzo często pasuje. Wystarczy taki specjalny motor, który ma po boku wejście na krzyżaka, na takiego axla, ale zerknijcie, no ta budka strasznie biedna, chociaż jakiś wystający parapecik by się przydał. Wiadomo, że moglibyśmy tą flagę gdzieś tutaj na górę przypiąć, ale nadal prezentuje się to nijako. Okej, przechodzimy do tych postaci. No powiem wam, że z radością muszę stwierdzić, że od 2008 roku te minifigurki aż tak mocno się nie postarzały. Zerknijcie chociażby na Indiana Jonesa. No tutaj wielką robotę robi kapelusz w połączeniu z włosami, bo wcześniej tego niestety nie mieliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o nadruk na torsie i nogach, to jest bardzo, bardzo podobne. Wiadomo, w tamtych czasach nie mieliśmy jeszcze nadruków na plecach, ale na przykład jeżeli chodzi o profesora Henry'ego, no to tutaj właściwie zbyt dużych różnic nie widzę, a powiem więcej, być może nawet ten oldschoolowy nadruk bardziej mi się podoba. No tutaj z tyłu zyskaliśmy kilka fałd materiału i w tym tutaj małym, takim skórzanym pokrowcu zdaje się, że jest ten dziennik, a tam mapa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy po prostu przydatny element, bo to wygląda fajnie. Zresztą jestem fanem tych tutaj czapeczek. One zawsze mi przypominają jakieś nakrycia głowy kolonizatorów, wiecie, z Tarzana albo coś takiego. No i mamy także niemieckiego żołnierza. Powiem wam, on nie jest wyposażony w żadne takie charakterystyczne elementy, insygnia, odznaki. To po prostu może być jakiś taki dowolny żołnierz. Mi się zawsze podobali ci w takich, powiedzmy, bardziej piaskowo-zielonych mundurach, a też byli dostępni w zestawach LEGO Indiana Jones. Tak to się prezentuje od tyłu. Fajnie, że dostaliśmy te pistolety, tą saszetę. No i powiem wam, tak naprawdę od 2008 roku te minifigurki już trzymają poziom, mimo braku nadruków na plecach. To akurat współcześnie jest lepsze. Pamiętam, już wtedy, kiedy miałem kilkanaście lat, w tym zestawie najmocniej interesował mnie ten motorek, no bo mogą na nim usiąść dwie minifigurki. Działa to wszystko sprawnie, wygląda świetnie, z tyłu mamy bagażnik, jakiś plecak, bicz, no po prostu to się sprawdza. Natomiast ta budka już wtedy nie wzbudzała mojej sympatii. Po prostu to jest mega prosta konstrukcja. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wtedy w tamtych czasach prezentowały się instrukcje, no i zobaczmy, może coś tam z tyłu będziemy mieli w ramach reklamy. O tak, ależ piękne zestawy. No ten tutaj to zremasterowano i naprawdę wygląda to nieźle. Podobały mi się również te ciężarówy, no i fantastyczne pułapki. Ach, dobra, koniec tego wspominania. Moja nota końcowa, no nie może być najwyższa z możliwych, bo tutaj mamy pewne takie pójścia na skróty, więc nie dam więcej niż 8,5 na 10, ale w tamtych latach to była świetna okazja, żeby wejść w posiadanie tych dwóch kluczowych minifigurek i za to doceniam ten zestaw. Pochwalcie się proszę w komentarzach, czy macie jakieś zestawy z LEGO Indiana Jones w swoich kolekcjach. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, nie tylko archiwalnych czwartkach. Hej!